Jak was nie kochać? Jak was nie kochać, kochani? Witam was bardzo gorąco na najpiękniejszym festiwalu świata. Zróbcie hałas! Jeszcze Polska! Przez te kilka dni bądźmy tym najpiękniejszym kawałkiem ziemi. Kawałkiem ziemi, która nas łączy, który pokazuje, że wszyscy bez względu na kolor swojej filozofii, swojej religii, swojej polityki, tu ma miejsce, na tej wspólnej ziemi, na przystanku Woodstock, najpiękniejszym festiwalu świata. Daliście nam siłę, daliście nam niesamowitą energię. Mnóstwo ludzi przygotowało ten festiwal, ale to także wy jesteście autorami tego festiwalu. To dzięki wam tu będzie bezpiecznie. Pilnujcie się, dzwońcie do domu, rozmawiajcie ze sobą. Niech tu będzie przez 3 dni duch przyjaźni, o którym w Polsce zapomina się. Niech tu będzie duch tolerancji, niech będzie duch wzajemnej dyskusji. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyjechali do nas. Dziękujemy wam, że zechcieliście mieć chwilkę czasu dla nas. Dziękujemy za finał zimowy, za ponad 105,5 miliona złotych. Jesteście kochani, to wasz kraj, ten kraj jest tak samo wasz. Dbajcie o niego, bądźcie z niego dumni. To miejsce jest powodem do ogromnej dumy. Pokażemy całemu światu, że potrafimy się bawić pięknie, wspaniale, żeby świat nas przytulił do siebie w tych czasach niespokojnych, złych, niedobrych. Tłumaczmy sobie, że ekstremalna przemoc to nie jest wyjście do niczego. Hamuwa, foch, pyskowanie do niczego dobrego nie prowadzą. Uśmiechajcie się i pokażcie wszystkim, że tu możemy się śmiać, tu możemy być ze sobą. I uwaga, pozdrawiamy pana ministra, wiemy którego. Proszę bardzo, pokojowy patrol Roman Polański. Zapraszam tutaj obok mnie. Wielkie brawa. Ostatni zawiadowca stacji Żary. Zapraszam pokojowy patrol, który będzie z wami przez cały czas. Czerwony, żółty, niebieski. Oni mają wam pomagać, będą razem z wami. Zapraszam panią marszałek, pana burmistrza, naszą fundację całą. Cała fundacja pracowała, żeby wam przygotować przystanek Woodstock. Chodźcie tutaj do nas bliżej, wchodźcie, wchodźcie. Śmiało, orkiestra. A to dopiero początek. Zapraszamy tutaj. Pokojowa wioska Kryszny. Jest z nami przystanek Jezus, są organizacje pozarządowe, jest orkiestra i za moment, moi drodzy, razem z wami będziemy mogli otworzyć przystanek Woodstock. Jesteście gotowi? A więc wypowiedzmy tę naszą magiczną formułę, która nas przeniesie w tajemniczy, przepiękny świat rock'n'rolla. Panie Romanie, proszę formułę, gwizdek, orkiestra jest gotowa? A więc jeszcze chwilę czekamy. Proszę bardzo. W imieniu PKP 23 przystanek Woodstock, miejscowości Koszyn, województwo lubuskie, odjazd! Tradycyjnie widzę was aż po widnokrąg. Tego dawno nie było. Pamiętajcie, co nie zabije, to wzmocni. Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej. Dwa.
pojechali z całego świata. Witamy ogromną, ogromną ilość rock'n'rollowców, którzy przyjechali do nas z Niemiec. Witamy was wszystkich. No i teraz mocno glory, glory, aleluja. Fan klub, zaraz będzie ciemno. Pozdrawiamy was. Bawcie się bezpiecznie, bawcie się dobrze, moi drodzy. Odwiedzajcie strefę ASP. Przeżyjcie trzeźwo przystanek Woodstock. Nigdy nie będzie tyle zdarzeń w ciągu 3 dni u was, żebyście nie wiem w jakim mieście mieszkali. Zamachajcie flagami! Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W komplecie, tutaj, razem z wami. I brawa dla pokojowego patrolu! Coś niebywałego, takiego otwarcia jeszcze nie było. Jesteście warci wszystkiego, wszystkiego. Za przystanek Woodstock dam się pociąć. Najpiękniejsze miejsce na ziemi. Okej. I powoli opuszczamy scenę. Pan generał Mirosław Różański, nasz gość na SP. Dziękuję panie generał, że pan z nami był. Dziękujemy bardzo. Opuszczamy scenę, a na scenie za moment pierwszy zespół, który będzie z wami grał. Będzie grał dzisiaj do późna w nocy koncerty. Jutro i pojutrze. Mała scena. Scena Hare Krishna oraz dzika scena Lecha. Wielkie brawa, Kostrzyńska Orkiestra Dęta. Tym samym, moi drodzy, przystanek Woodstock został uruchomiony. Tej maszyny się nie da tak po prostu zatrzymać. Dzięki młody. Dzięki.